nagrobi olbrzyma z moim suplackim sprzętem. Aha. I pada deszcz, standard. Nice, very nice. It's a project called Liquid Minans. Very nice. Just trying to get waves to form my lenses. You see, like that, you have night shooting yeah, here. Yeah, they're master of photography now too. So. Yeah. Very nice. Cheers, man. Well, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, I'll leave you too, all right? Odbijamy Jan Kozły. Jan Kozły. Mamy tutaj groblę olbrzyma, tu mamy ścieżkę, tu chodzą ludzie, a grobla olbrzyma jest tam. Na tą wycieczkę zabrała mnie rodzina i powiedzieli, że nie chcą mnie zepchnąć, więc jest szansa, że tę wycieczkę ukończę. Pomachajcie do kamery. Hello, wszyscy widzowie. Hello. Dobra, idziemy dalej. Hello, everybody. Pomarańcze, ty nie tańczysz, ja nie tańczę. Tutaj wywołuj. Pokaż to zdjęcie, no, tutaj. No ja chcę zobaczyć, jak się rodzi. O, zobaczcie. Tu się powstaje zdjęcie pięknym fotoaparatem mojej córki. Żeby nie zamógł. Klaudia jest bardziej smart ode mnie. No. Dobra, idziemy. Mamy tutaj dużo turystów. Fajna. Fajna miejscowa, daleko trzeba iść. I dzisiaj na szczęście bardzo nie wieje, chociaż pada. Różowe kwiatki. Pięknie. Mój niecny plan jest, by dojść tam. Jak takie czubki tam są, będę szedł tutaj, tam. I tam wezwiemy helikopter, żeby mnie odebrał. Tu lekcje przyrody. Patrzymy, co to są za różne kwiatki. Podziwiamy naturę. Piękne, piękne widoki. Cieplutko jest, fajnie, troszkę kropi, ale jest fajnie, miło. Nie wieje. Piękne wrzosy. Tylko nie
piękne bluebells, co mamy w ogródku, tylko i... Ja też nazywam niebieskie dzwonki. Bluebells, tak? Niebieskie dzwonki? Co robi? Nagrałem to, pójdziesz siedzieć. Piękne słońce wyszło, cudownie. W planach miałem iść tam dalej, ale ta ścieżka na mój wózek nie da rady niestety, więc muszę porzucić ten wspaniały pomysł i muszę zejść tam na dół. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda po schodkach z wózkiem. Pokażę wam te schodki zaraz. Będę próbował zejść po tych schodach. Pokaż te schody z moim papa mobile. Chyba damy radę. Nie lepiej, żebym ja to niósł? Nie, ty lepiej się trzymaj. Uważaj, chodź, tutaj staniesz. Bardzo fajne schodki, kamienne. Super, że są suche i nie są śliskie. Córkę uważaj, moja bohaterko. Dobra, możesz zacząć, synu, się trzymać i nie nagrywać. A pokaż jeszcze tą panoramę na wideo, jak to ładnie wygląda. A ja pomacham. This side is easy. Wait. Masz kilka sekund, bo ludzie idą. Nice. Nagrywasz cały czas? No, zostałem. Pokaż tutaj tą okolicę ładnie. Tutaj ludzie wchodzą. Mamy bardzo fajne ścieżki. Zaraz zrobimy selfie. Tam, to co widzicie tam, o, to są zęby, mówią. Jakoś tak. Też tam nagramy kawałek. Idziemy dalej. Pójdziemy tam dalej, bo zawsze chodziliśmy górą. Górą chodziliśmy i tam są ptaki. A tym razem pójdziemy tam dołem, bo górą mi ścieżka nie pozwala z wózkiem. Zobaczymy, może tam mi pozwoli pójść. We go! Idziemy, patrzcie, jak tam jest nisko. Jak tam ludzie są, chodzą, a my idziemy górą. Z moim papa mobile. Idziemy patrolem wiosennym, w sumie to śletni. Mamy tu zęby, pokaż te zęby. Wielkie filary. Chodź, synu, tutaj mama zdjęcie robi. Wszyscy tu są. I świetnie się bawią. Znowu kropi. Wszyscy
wszystko to wygląda rewelacyjnie. Kilka kropelek daje radę. Akcja. Niestety ścieżka tam dalej mi też uniemożliwia pójście. Z wózkiem chciałem pójść tam na ten widokowy. Niestety będę musiał pójść tam na groble. Znaczy niestety, niestety. Tam też jest fajnie. Pełno ludzi. Także idziemy całą paczką przed siebie. Do później. Pomoc mam pod górkę. Trzeba sobie radzić. Spowalniacze nawet są dla takich inwalidów jak ja. Nagrywasz? To nagraj. Po tamtych schodach szedłem. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. To jest Giant Coswell. Mamy tutaj takie małe kamyczki, przydałby mi się w ogrodzie. Taki. Mamy piękny widok. Troszkę nam pada, ale dajemy radę. Tam mamy tą groblę olbrzyma. Też? To było coś, że ten, że małe dziecko olbrzyma biegło przez most i mama, żeby go uratować, zburzyła most. Że ponoć ten most łączył ze Szkocją. W Szkocji jest podobne miejsce. Też. Giant coś tam. I tak to bierze i wygląda. No, jesteśmy na wycieczce. Praktycznie zdjęć ptaków nie zrobiłem, bo nie ma. Zawiodłem się. Ale tak czasem na tych tripach bywa, na patrolu. Lecimy dalej. Pięknie to wygląda. Fajnie się po tym idzie. Z wózkiem szczególnie. Papa mobil daje radę. Idziemy dalej. Córkiem odpoczęłaś? I like it here. I'll drive. Walida musiał ustępować miejsca zdrowym ludziom. Piękny widok. Z tego co widzę, to zarosły trochę, bo jest trawa. Zazwyczaj tam trawy nie było wcześniej, jak byliśmy. W pandemii, nie? Jak było mało osób chodziło, było zamknięte, to tam kwiatki rosły, była trawa. Ale wcześniej tam tej trawy nie było, były gołe skały, więcej osób chodziło. Jak macie te czarne skały, to tam woda przy przypływie jest. Fale wyżłobiły skały. Mamy dużo osób. Tu moja rodzina. Sprawdza wszystkie zioła, jakie są, żona z synem. Mamy piękny widok. Sporo turystów mamy. Cheese. To jest jedna paczka, to jest druga paczka, a ja niestety już tu nie pasuję, muszę sobie dziewczynę załatwić. To jest rumianek między skałami.
Nie, a fotkę. Idź tutaj, tu wejdź. Mama w tę stronę robi. Wejdzie bokiem, nas ładnie widać. Mówię ci. Cheers. Cienias. Kawo przyszedłem, zobaczymy ile mi krokomierz pokaże, ile kroków zrobiłem. Miałem nadzieję, że sfotografuję więcej ptaków, ale jakoś ich nie było. Miałem nadzieję dojść do takiego miejsca u góry, idąc górą, na skalę, gdzie jest pełno mew w skałach, mają gniazda, ale niestety ścieżka była zbyt wolna na ten mój papa mobile i musiałbym go nieść albo rzucić, ale tak bym nie doszedł. Więc zeszliśmy na dół po bardzo stromych schodach. Dziękuję tu mojej córce, żonie, moim dzieciom, rodzinie za wsparcie, że mi pomogli zejść. Córkę uważaj, moja bohaterko. Wracamy, jesteśmy już w Dziań coś tam, zawsze zapomnę. Dziań Kozłej. Tutaj są taka trylinka, jest zrobiona naturalnie ze skał. U nas takie drogi były robione z takich trylinek. Niektórzy je jeszcze pamiętają. Także wycieczka pełna sukcesem. Jak znam życie, z 5 dni będę odpokutuję tę wycieczkę. Tak, z 5 dni będę, mi to zajmie, ale na szczęście póki co jeszcze się dobrze czuję. I tutaj zaraz kamerysta pokaże wam i tą ścieżkę tam do końca, tam daleko zrobię z wózeczkiem. To już jest ładny asfalt. Zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. Idziemy dalej. Jeszcze będą jakieś przebitki z tego spacerku. Dobra, stawać, siedź tam, gdzie siedzisz. Włącz. Damy radę? Mom, your finger may be in the way. No, it's not. Okay. Okidoki. Style, wszyscy. Chociaż mewy strzelę. Tędy idziemy, czy tędy? A tędy nie przejdziemy? Nie. Ale to może wodę nagramy. Chodź, idziemy tam. Nagraj nas, jaki dziomo. Ku chwale. Chodź tu z tą kamerą. Tam, czekaj. Chodź z tą kamerą. A. Zobaczcie. Zobaczcie, wygląda jak chodnik. Tylko śliski chodnik. W pandemii to było fajnie, nikogo nie było. Piękny widok.
Dryfuję sobie. This is seal. Dryfuję sobie. Łapkę widać tu sobie. Ciężko z ręki nagrać. O. This is seal. Mamy ładne, małe kamyczki. Mikrofony jeszcze dają radę. Ładnie. Ładna pogoda, nie wieje za bardzo. No już teraz są dwie. No bo czekam na was. Lusterek. Czekaj, ptaka mam na skalę. I tam też są jakieś ptaki na skalę. Tam są ptaki, a tutaj jest jakaś biała. Zobaczymy, może się uda zrobić zdjęcie. Tak, face mają. No i taki płaski dziób. Dobra, zobaczymy, mam zdjęcia zrobione. 45 milionów pikseli, także wiesz, krop 100% i mamy 24 megapiksele. Dzieci mają zabawę, ładnie to wygląda. Chcecie tu wrócić za jakiś czas. Idziemy. Widzicie tutaj wielbłąda? Możecie pomyśleć, gdzie ten wielbłąd jest. A ten wielbłąd jest tam, ze skał, zobaczcie. Zrobimy wam zbliżenie. Ewentualnie zrobię zdjęcie. Śpiący wielbłąd. Tam też jest. I tam cebulę nagraj. Dalej jest cebula. Na krzesełku wyżej. Halo, Krzysztof. Tam jeszcze mnie czeka długa ścieżka pod górę. I do samochodu. Wszyscy odpoczywają. Kawałek drogi, tam jest pod górę. To są najgorsze odcinki. Nie. Możecie nawet z autobusu skorzystać. Najgorszy odcinek, mój najgorszy odcinek po tą górkę. I to sobie do omijania. Cięcie.
jakieś pomogli mi na liście zapali pod tę górkę. Ja tu teraz wsiądę. Taki ten kąt, że tam macie toalety, jakbyście wyjśli i potrzebowali. Tu macie przystanek autobusowy, autobusy są. Jak ktoś ma problemy z chodzeniem, albo się nie chce wchodzić, to może wyjść. Ja zalecam iść się górą, potem zejście w dół po schodkach i wtedy w razie było wjechanie pod tą górkę męczącą autobusem. Ja z pomocą rodziny po prostu wszedłem. Skończyliśmy podróż, idziemy do auta. Stąd przyszedłem z parkingu, poszedłem tam i tam w prawo, tam gdzie ci ludzie idą. Piękne miejsce, każdemu polecam. My już zmęczeni idziemy sobie tam dalej do domu. Piękne łąki. Tam mamy pastwiska. Jakieś tu odznaki są. Tu dla tych, co chcą odpocząć po wycieczce, stoliki. Jakaś tablica upamiętniająca. I nasz organizator wycieczki. Jak się czujesz? Jak po dobrym kardio. Dokładnie. A dzieciaki się dopiero rozkręciły. Wózek mi nawiał, na szczęście zatrzymał się na ławce. Zakaz ludziom z papa mobile wózkami. Elektrycznymi. Ups. Motylki chodzą. Przerwa na lody, a tam jest most zwodzony, gdzie można sobie kupić most wiszący, gdzie się można wykupić wycieczkę. W planach też jest, ale nie dzisiaj. A tam daleko widać Szkocję, a na tej wyspie byliśmy. A tam pięknie widać Szkocję. Niby niedaleko, nie? A pinie się 2,5 godziny. Ludzie pojedynczo przechodzą przez most, żeby się nie zarwał. Tam z tyłu widać w tle foki. Witajcie, jestem w Szkocji, jak widzicie. Wysoko. Szkocja jest piękna. Tylko to nie jest Szkocja. Nadal jestem w Irlandii Północnej. Mamy tu kawałek Szkocji. Zawsze jak tutaj przejeżdżam, to mam wrażenie, że jestem w Szkocji. A mam fajne zdjęcia w Szkocji. To wam gdzieś tutaj podlinkuję. A może gdzieś wam tu wkleję zdjęcia z Szkocji. Super. Idziemy dalej. Ciężka sprawa.